Dobrze widzowie, przechodzimy sobie do ostatniej części notatek producenckich odnośnie przebudowy interfejsów Shakes & Fidget. No i na sam początek oczywiście mamy informację, co w ostatniej notatce zostało zmienione, zaprezentowane i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że aktualizacja ze zmienionym interfejsem wejdzie jakoś na początku lipca. No i to oczywiście poleci na YouTube'a, więc możecie w tym momencie napisać na czacie pozdro YouTube. Wy na YouTubie możecie dać oczywiście swoją opinię w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach. Możecie dać suba, lajka, wiadomo jak to wygląda. Dobrze, przechodzimy do wpisu 6.7. No i mamy, witamy w ostatniej części notatek producenta, w której skupiamy się na mniejszych, ale znaczących zmianach interfejsu wprowadzonych do różnych funkcji naszej gry. Zmiany te są częścią naszych ciągłych wysiłków mających na celu zapewnienie płynnej, intuicyjnej rozgrywki. Zgodnie z naszym nowym układem i systemem przerobiliśmy kilka mniejszych funkcji, aby poprawić spójność i użyteczność. Zmiany te mają na celu bezproblemową integrację z ogólnymi ulepszeniami interfejsu użytkownika, dzięki czemu nawigacja jest przejrzysta, a interakcje bardziej responsywne. No i mamy tutaj toaletę, mamy zbrojownię i gabinet magii, mamy salę chwały, mamy podziemia, mamy twierdzę, mamy pupile i mamy arenę. Czekamy na wasze opinie, jesteśmy przekonani, że zmiana interfejsu będzie korzystna dla wszystkich, nawet jeśli będzie wymagała przyzwyczajenia się do czegoś nowego. Co więcej, wrażenia z gry na komputerze i urządzeniach mobilnych będą sobie bliższe, ponieważ zadbaliśmy o to, aby ekrany były bardziej podobne i intuicyjne niż obecnie. No, generalnie jeżeli chodzi o te zmiany, to widzę bardzo dużo negatywnych opinii, bardzo dużo narzekania, jak to wygląda. Natomiast już wam tutaj pokazuję, bo oczywiście standardowo do tego został dołączony filmik. Mam nadzieję, że go w miarę sensownie widać. No tutaj generalnie można sobie komentarze poczytać pod tymi filmami, ale zazwyczaj jest to... są to opinie dość negatywne. Są to opinie bardzo, bardzo mocno negatywne. Też było podkreślone, że te opinie to jest not final design. Może my tu przejdziemy od razu do konkretów. Tutaj mamy pokazane, zobaczcie, toaleta. Toaleta wygląda w sposób następujący. Not final design, podkreślam. Więc jeszcze coś tutaj się może pozmieniać. Ale właśnie, tak wygląda toaleta. Mamy ile mamy many, mamy którą mamy aurę i tak dalej. I mamy na dole itemki. Tak samo jak to wyglądało ostatnio. Tu mamy zbrojownię, tu mamy gabinet magii. Bardzo szybko ogólnie przeskakuje na tym filmie. To są, zobaczcie, chwila, moment, trzeba się skupić. Także ja wam będę pauzował. Mówię, toaleta, na dole nasze EQ. Potem sobie przechodzimy do zbrojowni. No tak samo, mamy do kupienia jakieś itemki, na dole nasze EQ. Gabinet magii, tak samo. Dalej. Teraz mamy salę chwały. Sala chwały wygląda tak. Sala chwały... nie wiem. Generalnie... sala chwały tutaj, jeżeli chodzi o ranking, to się za bardzo nie zmieniła. Ale tutaj informacje o postaci się bardzo mocno zmieniły. Mamy mount i potions, czyli po prostu wierzchowiec i potionki, eliksiry. No ale mamy, jaką ma rasę, jaką ma klasę, który poziom w sali chwały, które miejsce, w sensie ile klasera. No tak to troszeczkę śmiesznie wygląda. Co dalej? Mamy podziemie. Podziemie to nie wiem, czy się coś zmieniło. Nie wiem, czemu to jest w ogóle pokazane. No troszkę się zmieniła ta ikonka, żeby zwabić bohatera do podziemia, ale może czegoś nie widzę, nie wiem. Tutaj tak samo, też się chyba za wiele nie zmieniło. Właśnie nie wiem, Kojar, ta informacja o rasie i klasie jest bardzo zbędna moim zdaniem też, ale jest jak jest. W twierdzy się chyba też nic nie zmieniło. Zwróćcie uwagę na lewą stronę, że teraz jakby to, co już było wcześniej pokazane, w którejś tam z poprzednich tych notatek, mamy teraz jakby bardziej zwinięte te zakładki, ale pod każdą zakładką kryje się więcej opcji, nie? Sami rozumiecie. Dobra, tu mamy pupile. Pupile też się troszkę pozmieniały, te ikonki tych mieczyków tutaj na dole, widzicie mój kursor. Ale czy coś więcej się zmieniło? Chyba nie. A ręka wygląda tak. Też się za wiele nie zmieniło bodajże. No tu bardziej chyba chodzi o to, że oni pokazują, gdzie kto jest, w której zakładce, nie? Po lewej stronie w tym menu. No i tyle. I tak naprawdę w tym filmie tyle zostało pokazane. I to już jest ostatnia notatka producencka. I tak jak wam już wspomniałem wcześniej, zmiany te do gierki mają wejść na początku lipca, także dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Póki co komentarze dominują głównie negatywne. Oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ale wydaje mi się, że kwestia przyzwyczajenia, miesiąc, dwa miesiące i ludzie zapomną, jak kiedyś wyglądał Shakes. I po prostu się przyzwyczajam do nowego wyglądu, nie?
ale to już musi to wejść do gierki, musimy to sobie przetestować, sprawdzić i wtedy najlepiej będzie można wydać opinię. Bo może to wygląda tylko słabo, a w praktyce będzie fajne, użyteczne. We will see. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem. Pamiętajcie, że jest promocja na grzybki do niedzieli 20% na zakończenie legendarnego lochu. Używajcie kodu twórcy Neutral przy zakupach. Wysyłajcie mi screeny do giveawaya lipcowego. Dziękuję pięknie za uwagę i nara.